Czego dla Stali była kontuzja Boćka już w 12 minucie. Ten fakt tak chyba zdeprymował jego kolegów, że w pierwszej połowie stworzyli zaledwie dwie groźne sytuacje pod bramką Kołodziejczyka. Ruch, grając bardzo uważnie w obronie, w 35 minucie przeprowadził wzorcową kontrę. Po dośrodkowaniu doskonale tego dnia grającego Bednarza Dąbrowski zdobył prowadzenie dla Ruchu. W drugiej połowie gra Stali przypominała przysłowiowe bicie głową w mur. Z upływem czasu poczynania ofensywne gospodarzy kwitowane były coraz częściej gwizdami. Nieporadna gra kolegów zdenerwowała nawet bramkarza Stali Wyparłę, który ruszył do ataku. Jednak on sam nie mógł zmienić losów tego pojedynku. Mimo to jego interwencje w ostatnich minutach uratowały...